Witam. Mam na imię Aaron i podzielę się z Państwem kolejną wiedzą, która do mnie spłynęła podczas kolejnych oczyszczań. Jestem na 18 stycznia dla wszystkich, którzy przysłali do mnie maile. Oczyszczam ludzi z dnia 18 stycznia, te maile, które były wtedy przysłane do mnie. Muszę kolejny raz powtórzyć, kochani, że to nie jest hurtownia i oczyszczam od 5 do 12 osób, w zależności od skali trudności. Jeżeli się trzyma w rękach czyjeś życie, to tutaj nie można sobie pozwolić na jakieś kozaczenie i tak dalej. Mówię do młodych ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją i którym brakuje cierpliwości. No kochani, macie teraz okazję nabyć tą piękną wartość. Chodzi o cierpliwość. Natomiast ten film na pewno będzie uzupełnieniem filmu ostatniego o świadomości obcej, która jest podłączona do wielu, wielu osób na Ziemi, które są prowadzone, ale rozszerzę ten film o ezoterykę. O ezoteryków, bioenergoterapeutów. Chodzi o to, że mam do czynienia i z tym środowiskiem oraz z ofiarami tych osób, które powiedzmy niby służą światu, a tak naprawdę później szkodzą tym ludziom, tak? Tworzą sobie zbiorniki energetyczne i tak dalej. Mówiłem już o tym i pisałem, więc wiem, że to środowisko jest bardzo wrażliwe na prawdę, ale tutaj nie oszukujmy się, kochani. Jeżeli będziecie szkodzić ludziom, to bardzo szybko wasza rzeczywistość was weryfikuje. I tak naprawdę, kiedy piszecie do mnie, że wasza przestrzeń jest pełna pustki, tak? Bo rodziny nie ma, porozbijana, dzieci nie chcą z wami rozmawiać, zadłużenie olbrzymie, komornicy i tak dalej, no to o czym to świadczy? No świadczy to o tym, że zajmowaliście się ezoteryką, ale to, co przy was stoi, nie należało do światła i porozbijaliście całą waszą przestrzeń i to jest wyznacznik tego, gdzie jesteście. Natomiast to, że widzicie, że tak jest i nie chcecie się zmienić i dalej krzywdzicie ludzi, to już jest nierozsądne, tak powiem. Po kolejnych oczyszczeniach widzę, że część ludzi, część ezoteryków tak bardzo ma to rozdmuchane ego, które tak mocno wierzą w to, co robią, co potrafią, że nawet ta nauczka, ta pustka dookoła, że są praktycznie bez związków, nieszczęśliwi, samotni, czasami schorowani i to mocno, pokazuje im, że coś tu jest nie tak, no coś sobie przeczy. Albo jeżeli jestem od światła, to jestem szczęśliwy, radosny, mam cudowną kobietę koło siebie, czy partnera, partnerkę, tutaj kwestia miłości. Wszystko jest pięknie, wszystko się pięknie układa. Ludzie podchodzą do ciebie z szacunkiem, z miłością, widzą to w tobie i twoja przestrzeń jest konsekwencją tego, co robisz. Jest w harmonii idealnej z tym, co robisz. Czyli pokazuje ci, że to, co niesiesz innym ludziom, jest też w twojej przestrzeni, czyli ta miłość, spokój, harmonia i tak dalej. To jest wyznacznik. Kiedy jednak coś jest nie tak, kiedy są kłótnie, kiedy rodzina porozbijana, kiedy karty czy tarot na stole się nie układa, kiedy ludzie przychodzą z pretensjami, tak? Albo kiedy okazuje się, że więcej jest ofiar niż tym, którym pomogłeś, bo oni wiadomo w czasie dopiero zrozumieją, że są zmiany na ziemi i że to, co powiedziałeś, się nie sprawdziło. No to kochani, ten byt, który wam niby daje możliwość albo wiedzę, albo potencjał, no nie pochodzi od światła. Albo jest na nauce. To nie jest wina, jakby też ciężko tutaj mówić o winie, tak? Dlatego, że wiadomo, że bardzo trudno jest rozpoznać byt po drugiej stronie, tak? Trzeba naprawdę zrozumieć, zobaczyć ich energię, poczuć ich energię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo łatwo jest tym bytom nasze ego podnieść do granic po prostu absurdu. Mało tego, że ego, to jeszcze dać jakiś potencjał, którym się, powiedzmy, ta osoba pochwali, no i dzięki temu potencjałowi zaczyna zarabiać, tak? Tylko że, jeżeli ten byt, ten potencjał nie pochodzi od waszej duszy, tylko podchodzi od tego bytu, któremu służycie, to potem za chwilę się okazuje, że on wystawia rachunek. I tym rachunkiem jest właśnie energia negatywna, której służy. Spotkałem też jakby osoby, które teraz się mocno budzą z tego środowiska, które chcą zmiany, widzą, że ich przestrzeń nie jest taka, jak powinna być,
że to, co robią, też gaśnie, czyli odchodzi część ludzi, albo po prostu nie mają już ludzi na warsztatach i tak dalej, bo ludzie się zaczynają budzić, świadomość zaczyna się budzić i świadomość się budzi z poziomu serca i z poziomu źródła, a oni uczą o rozumach, o jakichś tam potencjałach i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie nagle to się rozchodzi, rozmywa. I tak, kochani, będzie, bo to środowisko i my sami jesteśmy teraz bardzo mocno segregowani, albo inaczej, opowiadamy się po stronie światła lub mroku. Ten, który lawiruje jeszcze między mrokiem a światłem, no będzie musiał za chwilę to wybrać. I patrząc na to, w ostatnim filmie mówiłem o tych dzieciach, nastolatkach, którzy mają przy sobie te obce byty, istoty pozaziemskie, z którymi oni uczą się tutaj na świecie, poznają naszą ziemię, przekazują pewne wartości i tak dalej do góry. Tak? Natomiast też poznałem dzisiaj i osoby o wiele starsze, które mają ten byt, osoby, które pracują z energiami, które po prostu, widziałem to wcześniej już, ale jakby nie brałem tego pod uwagę, bo zawsze mówię, no jest to środowisko takie, jakie jest, jest bardzo wrażliwe na swoim punkcie. Czasami jest to kółko wzajemnej adoracji, tak? Czyli zakładają takie stowarzyszenie i tam nie daj Boże, żeby ktoś ich dotknął, czy powiedział coś złego na tą osobę, albo po prostu powiedział, że ona ma inną energię niż oni wszyscy tam uważają. Tak zwana laurka, tak? Czyli zobaczył, że to jest tylko laurka i nie daj Boże powiedział prawdę. No teraz jest czas mówienia prawdy, więc się cieszę, że to jest, przychodzi. I zobaczyłem, że te osoby, ci ezoterycy, bioenergoterapeuci, bardzo często sprzedali się też za coś, za prowizję, że mają przy sobie byty i oni wiedzą, że ten byt jest negatywny. Natomiast jakieś tam życie w jakimś tam luksusie, czy na jakimś poziomie, do tego ta właśnie ego, to guru, mistrzu, te zachwyty, ochy, achy, powodują, że on chodzi taki napuszony. No a dookoła niego prawie wszystko się sypie teraz. I kochani, bardzo ciężko jest taki byt odwołać od was. Tak naprawdę prosicie mnie o to, żeby usunąć taki byt. Ale jak ja mogę usunąć byt, jeżeli wy sami go trzymacie i nie potraficie egzystować bez niego? No bo skończy się wszystko, tak? To samo, kochane wróżki, tarociski. Wasze ofiary, które trafiają do mnie, tak zwane w cudzysłowie, które trafiają do mnie. Ciężko się o tym mówi, bo to wiadomo, że zaraz będzie nagonka, tak? I zaraz się zaczną komentarze i tak dalej, i tak dalej. A kim ty jesteś, żeby nam mówić, ja robię to 15-20 lat. Oczywiście, że tak, że robicie to bardzo długo i spójrzcie na swoje życie. Czy to życie jest pełne miłości, szczęścia, radości? Skoro nie, skoro jesteście rozwodnikami, albo wasze dzieci was nie szanują, albo są w narkotykach, w używkach i tak dalej, no to jak to jest, że pomagacie niby ludziom innym, a tutaj wasza przestrzeń kompletnie temu przeczy, że nie potraficie sobie pomóc? No to jest wyznacznik tego, czy tak faktycznie jest. Mówiłem o tym już wcześniej, ale teraz jakby tych ofiar jest bardzo dużo. Dlatego, że jak działa przysłowiowe zło, podczepione pod tak zwaną wróżkę czy tarocista, tak? No co, no w tarocie nie ma Boga, tak? W tych kartach grama Boga nie ma, jak mówiłem. Karty przysłane przez zło, ułożone, tak? Żebyście po prostu wysyłali ludzi tam, gdzie są. I teraz tak. To jest bardzo proste. Żeby nabrać wiarygodności, tak? Zło powie mu, słuchaj, tu będzie mężczyzna, tu będzie dziecko, tu będzie to, to, to i to, tu będzie praca i tak dalej, tak? No i on idzie, mówi, no sprawdza się, faktycznie sprawdza się, ty, dobra jest, sprawdza mi się wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i zaczyna biegać z każdym jednym problemem, tak? I w tym momencie mówi, czy mam wziąć kredyt we frankach? No tak, weź. No i co? No i teraz płacz, tak? Bo wzięte, bo trudności. Czy mam firmę rozwinąć? Tak, będziesz dobrze, będziesz rozwijał, nie ma problemu, konkurencji nie będzie. Nagle przychodzi konkurencja, ząk, wszyscy zwieszeni. No powiedziałaś mi, że będzie, a jest odwrotnie. No, to tak się stało, trudno, tak? Czyli, ale będzie dobrze, nie martw się, będzie dobrze. Wszystko ja tu widzę, wszystko odwrotnie, karty mówią, że będzie odwrotnie. No kochani, no przecież to jest absurd. Ja sam korzystałem z usług wróżki. Przyznaję się jeszcze, jak nie miałem potencjałów i zrozumiałem, że w momencie, kiedy pewne rzeczy się sprawdzały, gdzieś w 70%, zacząłem biegać tak jak wszyscy ze wszystkimi problemami, kiedy Urząd Skarbowy zabierał mi firmę, tak jak mówiłem,
Miałem sprawę wygrać w sądzie, więc byłem pewny, że wygram sprawę w sądzie. Więc, no i co? No i okazało się, że wszystko przegrałem, tak? I wtedy przyszła pobudka. I co z tego, że sędzina przyznała mi rację, jak przepisy w Polsce prawa są takie, a nie inne, że to Urząd Skarbowy zawsze ma rację. No i wtedy przyszła pobudka, tak? I tak jest zawsze w tych kartach i z tym tarotem. Będą was prowadzić tam, gdzie będą chcieli, aż w końcu, jak już się z, tak naprawdę, jak to jest jak używka, jak już będziecie zniewoleni, uzależnieni, tak wtedy podadzą wam informację, wyślą wam was w tą informację i wtedy będziecie rwali włosy z głowy. Widać po mnie, że wyrwane wszystkie. Także będziecie po prostu wtedy w szoku, tak? Budzili się budzić. Jak to mogła mi powiedzieć, ale byłam taka i taka. No w tarocie nie ma Boga. Jeżeli ktoś ma potencjał, to ma potencjał w sobie. Nie potrzebuje żadnych kart, niczego. Po prostu mówi to, co widzi. Nie wszystko widzi, bo nie jest Bogiem. Natomiast może pomagać ludziom w normalnej sferze, tak? No ale zanim cała jego przestrzeń pokazuje, że to robi. I tak to działa. Natomiast teraz, kiedy przychodzą do mnie ci właśnie pokrzywdzeni, kochani, dlaczego macie pretensje, że proszę mi pomóc w kredytach i tak dalej, jak mam z tego wyjść? Nie da się wam pomóc w kredytach, bo żeście zamiast wierzyć w Boga, wierzyli we wróżki, biegali do wróżek. Teraz macie konsekwencje wyborów swoich własnych, wyborów z rozumu i trzeba po prostu tam się przeprosić, uderzyć się w pierś. Moja wina, moja wina. I dopiero się zaczyna zmiana, tak? Dopiero zaczyna się coś na rzeczy, tak? Czyli powiedzmy, jak tracicie pracę, a tutaj pełno długów, kredytów i tak dalej, no to trzeba to wszystko od nowa zrobić. Trzeba to zrobić adekwatnie do czasu i miejsca, do tej wiedzy. Nie wszyscy, powiedzmy, nie wszystkie wróżki były tam od mroku, ale to łatwo poznać, tak? Po tym, jak się zachowuje, jak mówi, jak pomaga ludziom, czego używa i tak dalej. Czy w ogóle potrzebuje czegoś do używania, czy tylko po prostu jest to narzędzie, że ona nawet tam nie patrzy, tylko po prostu wy, patrząc na, przyzwyczajeni do kart, patrzycie w te karty jak zaczarowani, a ona kompletnie patrzy wam w oczy i mówi co widzi, tak? Czyli to tylko jest tak, żeby was nie wystraszyć, bo jak zacznie wam mówić bez kart, to powiecie, czyta w myślach, to czarownica i tak dalej. No ludzki rozum jest ułomny, a do tego dochodzi jeszcze dochodzą pewne stereotypy, których ludzie się trzymają i teraz to wszystko upada. Tylko, że kochani, no, to są konsekwencje waszych decyzji i patrząc teraz na to, patrząc na swoją duszę, na tą zmianę na ziemi, która jest, na to, że wasza dusza wam podpowiada, na to, że macie te swoje sumienia, ostrzeżenia, głos duszy w sobie, no to jeżeli idziecie na jakieś warsztaty, do jakiegoś ezoteryka czy bioenergoterapeuty, no to sprawdźcie, kim jest, tak? Czyli zaufajcie sobie. Jeżeli wchodzicie i nagle czujecie się źle, komfortowo, oblewa was pot, jest gęsia skórka, macie głos wewnętrzny, że tu nie powinniście być, no to się wycofujecie, kochani, natychmiast. Mnóstwo do mnie przychodzi maili od ludzi, którzy jednak się nie wycofali i potem co? Potem rozpadło się wszystko, co było piękne. Dlatego, że oni się karmią burzeniem miłości, duchowości. Oni karmią się negatywną energią. Jeżeli wy przychodzicie pełni zaufania, pełni miłości, tak, i w tym momencie wchodzicie, czujecie, że coś tu jest nie tak, widzicie pewne rzeczy, tak jak opisują do mnie ludzie, że widziałam, czy widziałem przy nim to i to, ale no zapłaciłem, to już zostałem. Kochany, no, jeżeli zapłaciłeś i że się czujesz, to on powinien oddać ci pieniążki, tak? I życzyć ci wszystkiego dobrego. Nie ten czas, nie łamie wolnej woli. I w tym momencie zaczynacie iść dalej. A kiedy zostajecie, a potem okazuje się, że jedno z was, jak są związki, zostaje przejęte, tak? Zrobi się z niego zbiornik energetyczny, odcinają go kompletnie od serca, zaczyna kalkulować rozumem, zaczyna po prostu wierzyć jak w Boga, wpatrzony w tego bioenergoterapeuty, czy wróżkę, czy ezoteryka. No to kochani, coś tu jest nie tak, tak? I to, co było piękne, nagle zostało rozerwane. I po miłości, tak? I po związku. Jedna osoba jest przejęta mocno i zostaje zaprogramowana, zamknięta jakby w uroku. To są zaklęcia tak naprawdę, patrząc na to, po czym wy się poruszacie. To jest takie koło, w którym jesteście otoczeni, tak? I nie może chodzicie po tym kole. To się tylko świeci w środku, jak to jest ubrane, ta bariera cała.
No i nie ma szans jakby wyjścia, dopóki sami nie zobaczycie, że coś tu jest nie tak z waszym życiem. Przed chwilą byliście w szczęśliwym związku, a teraz jesteście samotni, uzależnieni wręcz od jakiegoś tam bioenergoterapeuty czy ezoteryka, tak? I nie, wasze życie się kompletnie zmieniło, a do tego jeszcze zabierają wam wszystko, tak? Z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. No, musicie zacząć egzystować i wierzyć w siebie, ufać sobie, to jest podstawa, żeby rozpoznać, czy ktoś jest od światła, czy ktoś jest od mroku. W ten sposób to jest. Te byty, którym oni się sprzedali, które stoją koło nich, część bytów się uczy, tak? Czyli pomaga i przeszkadza. Patrzy, co się dzieje z tymi ludźmi, jak oni gubią się, jak oni się nie gubią. A ci wróżki, to ezoteryk, tarocista, po prostu wykonuje jak robot te polecenia, tak? Bo, no bo boi się, że straci pieniądze klientów i to właśnie ego i jeszcze potencjał niby, który ma. No, jeżeli masz potencjał, powiedzmy ten, zajmę się tym gorszą stroną, czyli dobra, kart można się nauczyć, tarota można się nauczyć, wyuczyć i tak dalej, tak? I tam potem się czyta, szyje, jak to robią większość tarocistów. Natomiast jeżeli ma się potencjał odbytu, który stoi, tak, za nim, no i ten byt, powiedzmy, też jest nieopowiedziany, tak jak człowiek, czyli dobro, zło, przyszedł się uczyć, no to on kieruje ludzi i w złe miejsca i patrzy, co tam się dzieje, jaka to jest energia i co mu daje ta energia, no i też pomaga ludziom, niektórym, i kieruje ich w dobre miejsca i patrzy, co oni robią, jak oni się cieszą i jacy oni są silni, bo wtedy, kiedy oni zbierają energię, tak? Czyli układa mi się, układa, powiedziała, czy powiedział mi, że wszystko jest, będzie i wszystko jest okej. Okay. I nagle przychodzi moment, kiedy on mówi, ciekawe, co, jak oni się zachowają, kiedy ja ich wyślę tam i tam im się nie spełni. I on to robi. A ten, no, ta osoba, przez którą on mówi, czy któremu on wkłada myśli do głowy, pozwala czytać ten potencjał, no wysyła potem tych ludzi tam, gdzie nie powinny być. I co? I nagle ząk. Nagle jest, ła, zrobiłeś mi i co robicie? Dlaczego mnie to spotkało? Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? To twoja wina i tak dalej, i tak dalej. Tak było cudownie, pięknie. Wszystko się zepsuło, wszystko straciłem i tak dalej, pieniądze i wszystko. Nie macie pretensji do wróżki czy do tarocisty, tylko do Boga. To jest kompletny absurd. Ale te byty tak działają. One się uczą, one biorą energię, patrzą, czy im to służy, wysyłają to też do swoich planet, czasami próbują przejść przez ciała, za których to jest kompletnie inna już sprawa. No i wy jesteście takimi ofiarami tej nauki, dlatego że nie ma was wiary. Nie rozumiecie, że tutaj ten świat jest na świecie wyborów i wybierając jedną ze stron, czyli szlachetność, szczęście, miłość, dobroć, ta przestrzeń taka jest. Taka się staje dookoła was. Jesteście kochani, sami kochacie. Wszystko się pięknie klaruje, układa, zwłaszcza teraz w tym czasie. Ja nie mówię o przeszłości, mówię o tym czasie, bo teraz mówię o tych mailach, które do mnie ciągle spływają, o tych, które mnie uczą i dzielę się tą wiedzą z wami, tą informacją z wami, tak? Bo to są wasze przypadki. No, każdy mail to jest zdjęcie rodziny, czasami was samych i tam opis, czasami opisujecie, czasami ja to widzę i potem następuje rozmowa i opis tego, że ta diagnoza była trafna. Jeżeli chodzi o energię, a teraz trzeba ją ukonkretyzować, kochani. I tak potem się dzieje, że nagle się okazuje, że staliście się zbiornikiem energetycznym. Powiem wam też o takich najtrudniejszych przypadkach, które miałem. Było tak, że zobaczyłem osobę, tutaj mieliśmy z Anią Mikulską osobę do leczenia. I Ania mówi, że tu jest kompletnie, nie może nic się dostać. I dzwoni do mnie i ja mówię, ale coś tu jest nie tak, słuchaj, spytaj się tej osoby, czy nie brała udziału w jakimś rytuale. I ona oczywiście mówi, że Ania mówi, brałaś udział w jakimś rytuale? Nie, 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 tylko w egzorcyzmach w kościele. No i co? Ja nagle wchodzę w ten rytuał. Kochani, nie ma znaczenia, że to był kościół. Ten egzorcysta, który to robił, kompletnie nie było od światła. I nagle się okazuje, że ona jest jakby w pajęczynie, że jest taka wielka pajęczyna, mnóstwo ludzi oplotanych tą pajęczyną, powiązanych ze sobą, no i ta energia z nich idzie do tego jednego bytu, którym on służył, tak? I zamiast do światła poszło to wszystko w bok i ona teraz ma choroby energetyczne od tego czasu i tak dalej, nie wie, co się dzieje, ciągle choruje, wszystko się rozsypuje, no bo oni się karmią taką energią, tak? Tego cierpienia, lamentu, płaczu. No i w takim, powiedzmy, świętym miejscu
zostało to przeprowadzone, ten rytuał. I tak to trafiło. Więc czasami jest tak, że wchodzą ludzie do kościoła podczas takich egzorcyzmów i nagle ci dobrzy, tacy, którzy są, mają świetną energię duchową w sobie, i nagle ich cofa. Mówi: Boże, co to jest? O co tu chodzi? Nawet ich odcina. Miałem przypadki osoby, która mdlała, bo nie była w stanie wytrzymać tej energii, bo ten, który prowadził mszę tak zwaną, nie było od światła. Zasilał z nich wszystko, co złe. Brał do siebie. Zrobił z nich, z ludzi, zbiornik energetyczny. Oni wpatrzeni ślepo, tak, bo Kościół jest świętym miejscem, więc tutaj się zło nie dostanie. Kompletny absurd, bo przecież wszyscy wiemy, jacy są księża, tak, i to są zwykli ludzie, którzy jedni są tak samo alkoholikami, narkomanami, mają kobiety, rodziny i tak dalej, więc nie ma w nich grama światła. Mimo to, że on sobie ubierze sultannę i będzie tam odprawiał mszę i potem bierze pieniądze ze mszy, żeby żyć. Więc, kochani, no to nie miejsce robi świętość, tylko osoba, która jest w tym miejscu, powinna być od światła i to ona emanuje tym światłem. Jest księża, którzy emanują światłem i ludzie się do nich garną i są cudowni, piękni. I są księża, którzy kompletnie nie mają w nich grama światła, zrobili z tego biznes, interes i po prostu tak egzystują, ale wy wpatrzeni w świat, katolicy wpatrzeni w księży jak w obraz, po prostu biorą udział w takich rytuałach, a później, kiedy przychodzi taki właśnie, taka pobudka, są zdumieni. No ale rzeczywistość pokazuje dokładnie. Jesteś w tym miejscu. To cierpienie jest założone stąd. Skąd ja mogę wiedzieć o rytuale, w którym tu uczestniczyłaś? No i tutaj tak się pokazuje. To też później, ostatnio też miałem... Oczywiście ja to mówię bezimiennie i to tak zostanie bez imien, żebyście nie pytali mnie, bo często przesyłacie mi, a czy ten dobry, a czy ten zły. Kochani, to wy macie wiedzieć. To wy wchodząc, rozmawiając, macie rozpoznać dobro od zła. Macie się tego nauczyć wreszcie. Nie pytać się, bo do tej pory wam mówili to dobre, to złe. Tak wam mówią w telewizji, ten dobry, ten zły. I wy kompletnie nie wiecie, kto jest dobry, a kto zły. Czekacie cały czas, jak wam powiedzą, Rosja zła. Dobra, Rosja zła, będzie wojna, idziemy na Rosję. Okazuje się, że jest dobra teraz, tak? Unia jest zła, Unia była dobra. I wszyscy, religia zła, jak zła, przecież religia jest dobra. Wszystko jest pomieszane teraz. Wszystko trzeba odwrócić. I teraz musicie się sami, po to jest to pomieszane, abyście zobaczyli ten absurd i ten fałsz i mogli wreszcie nauczyć się i posłuchać głosu wewnętrznego własnej duszy, który będzie was ostrzegał przed anomaliami, przed zagrożeniem i przed ludźmi, którzy służą, którzy są w mroku, tak? Osoba, która jest naprawdę wierzy w Boga, która nie musi być katolikiem, ma wiarę czystą. Jeżeli chce być, proszę bardzo. Nie ma problemu. Wiele jest katolików, którzy nie chodzą do kościoła, nie słuchają księży, a wierzą w Boga, wierzą w Jezusa, modlą się. Ja to szanuję. Ja też nie jestem katolikiem, nie potrzebuję chodzić do kościoła, żeby wierzyć w Boga, czy tam mieć pewność, że istnieje, w Marię, w Jezusa, w Ojca Pio, Jana Pawła II i tak dalej, zwłaszcza, że mogę ich zobaczyć po drugiej stronie. To jest coś pięknego i cieszę się, że tak wiele ludzi jakby teraz rozumie, czym jest prawdziwa wiara od otoczki, która została stworzona, żeby jakby usidlić rzeszę ludzi, tak? I kierować tym rzeszą ludzi. Mało tego, czerpać z nich energię. I kochani, jeżeli wchodzicie, powiedzmy, do takiego bioenergoterapeuty, ezoteryka i źle się czujecie, widzicie, że coś jest nie tak, że nie emanuje światłem, no to obojętnie, co macie w głowie, jeżeli ten głos was wewnętrzny mówi nie, coś tu jest nie tak, no to posłuchajcie go i odejdźcie. A nie dajcie się programować na jakieś absurdy. To nie ten czas, kochani. Te absurdy później bardzo mocno rozbijają waszą przestrzeń. Miałem też właśnie dużo przestrzeni, nie mówiłem o tym, dużo osób, kobiet skrzywdzonych przez tak zwanych guru z Bliskiego Wschodu. A one wyjeżdżały do Indii, teraz wracały i po prostu wszystko porozbijane, tak? Wiedzą energetycznie, że są zmęczone, zahaczone w snach i tak dalej. I kiedy wchodzę w taką przestrzeń, nie widzę tego całego tak zwanego guru, który służy tym świadomościom obcym bytom, ma za sobą kilka bytów obcych. Oczywiście wszystkie takie, że nie ma grama światła. Mnóstwo w tej pajęczynie jest tych właśnie biednych osób połapanych, którzy ubierają go, bo on tam coś tam potrafi powiedzieć o miłości, o świetle i tak dalej. Coś potrafi zrobić, bo ma potencjał odbytów. No to coś tam potrafi widzieć i zrobić.
A kiedy nagle dana osoba się odsuwa, mówi: nie, 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 coś tu jest nie tak, to zaczyna się właśnie niszczenie tej osoby. No to patrząc na taki właśnie przekaźnik, tak to nazywam, przekaźniki, no widzę, że tutaj jest coś innego, no i toczy się taka mini walka, tak, czyli zawsze proszę o ochronę, opiekę, światło, aby po prostu odsunął to od tej kobiety czy od tego mężczyzny, żeby uwolnił już go od tej sieci, bo przyszedł sam, zrozumiał, że to, w co ubrał w autorytet, ubrał w achy, ochy, tak, i wpatrzenie takie, jak w obraz, no nagle okazało się, że to nie jest żaden obraz, tylko to jest ogryzek i to, co jeszcze zgniły. No i trzeba po prostu coś z tym zrobić, tak, czyli trzeba to zrobić nawet z tego kompost, żeby coś, ta dobra energia poszła i coś dobrego może z niego wyrosło. I tak w ten sposób nagle postrzega, tak, i wtedy jest oderwanie od tej istoty, uwolnienie od tej istoty, od tej sieci. I te istoty zaczynają dopiero egzystować już normalnie, tak, ale już nie z poziomu nauk buddyjskich czy tam wschodu, no tylko tatuś kochany przeprasza, tam to tylko informacja, dopełnienie, uzupełnienie drogi, ale już z poziomu, ja to nazywam z poziomu kolorowej drogi, tak, czyli tu mamy białe światło, złote, boskie, cudowne, a tam tęcza wschodnia, która nam pięknie tutaj to światło, tą drogę naszą maluje, tak, i możemy sobie z tego korzystać, no ale nie jest wyznacznikiem prawdy. Natomiast jeżeli trafimy na takiego właśnie guru, czy autorytet, czy mistrza, jak oni się to nazywają, no to kochani, trzeba uważajcie, no bo to nie są żarty, tak. Spotkałem się też czasami z takim przypadkiem, że kobieta, czy tam mężczyzna jeździł do takiego właśnie guru, no i kiedy góra powiedziała dość, no nie widzi, że to jest nie od światła, czy dusza poprosiła o pomoc, no to oczywiście nie dojechali, czy nie dolecieli, wszystko się jakby przeciwko nim, tak, choroba i tak dalej, tak zwane wyhamowanie. No i prośba o oddanie pieniędzy, koniec, nie ma. Nie, przyjedziesz na następne warsztaty, nie oddam ci. Nie może przyjeżdżać, ma dość. Okazuje się, że coś jest nie tak, więc zaczyna pisać i on nagle zaczyna po prostu jakby w sposób negatywny tam i tak dalej się odzywać. No potem ona czyta opinię w internecie i widzi, że niestety no zaślepiona, czy był zaślepiony. No i teraz nie ma znaczenia, ile pieniędzy straciliście, ale macie życie z powrotem. Macie zdrowie z powrotem. Kochani, nie wyceniajcie się na jakieś złotówki, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Wasze życie jest bezcenne. I ono nie ma wartości w domu, w samochodzie, w jakimś portfelu, w jakiejś sumie pieniędzy. Bo jeżeli tylko wycenicie swoje życie, to zło natychmiast się podczepi i powie: ok, damy mu tą kwotę i będzie nasz. Zaraz mu podsuniemy guru, mistrza i tak dalej i będziemy po prostu zabierać mu te pieniądze. Przecież zło nie daje nic za darmo. Zawsze wystawi wam rachunek. Do wszystkich tych bioenergoterapeutów, ezoteryków, którzy teraz szukają własnej drogi. Ja was nie neguję, tu nie chodzi o to, żeby w tym filmie was negować, tylko żeby wam pokazać, żebyście się obudzili, tak jak się budzi społeczeństwo na świecie i ludzie na świecie, tak samo wy macie szansę się obudzić i przestać służyć tym bytom. Można je odczepić, można go odesłać, on nie jest przyczepiony do was, do układu nerwowego i tak dalej. Po prostu można to wszystko odczepić, jeżeli będziecie chcieli, tak? A potem trzeba zmienić życie swoje. Oczywiście zostaniecie bez potencjałów, jeżeli to pochodzi od niego, ale prośba do tatusia i wtedy można wszystko osiągnąć, tak? Wszystko otrzymać, dostać i tak dalej. Więc to tak działa. W ten sposób to postrzegajcie. Ten film jest właśnie po to, żebyście mogli zrozumieć, że w każdym nowym dniu można zmienić swoje życie. I można po prostu wszystko w sobie zmienić, oderwać się od takiego pasożyta, ku któremu służycie. Kochani, którzy ulegli jakby czarowi, tak bym to powiedział, bo to tak działa, zaklęcia, uroki i tak dalej, narzucania wam takich pewnych energetycznych takich łapanek. No, jeżeli poczujecie coś takiego i przychodzi do was, powiedzmy, diagnoza, że staliście się takim zbiornikiem energetycznym, no to teraz wiadomo, że nawet jak 20 lat, czy 30, czy 50 się nie modliliście, no to przyszedł czas na rozmowę z tatusiem, tak? On się nie pogniewa. I żeby uwolnić się od takiego pasożyta energetycznego, no trzeba to zrobić, tak? Bo tylko światło go parzy, nic więcej. Wasza pycha, wasze ego, wasz upór,
daje mu energię do istnienia, tak? Wasze wątpliwości, niepewności, wszystko daje mu energię do istnienia. Natomiast jedyne, co go parzy, to wiara i światło. I jeżeli oczyszczam ludzi, to dokładnie tak to robię. Jeżeli przychodzi coś takiego, to jest też jakby kolejna z rozmowy wczorajszej, była bardzo fajna rozmowa, pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. Osoba, która pomaga ludziom, społecznik, bardzo mocno, który pomaga ludziom, ale pomagać też trzeba umieć. Brał na siebie tyle energii, że po prostu go wypaliła, mnóstwo chorób i tak dalej. Kochani, jeżeli jesteście, czujecie się źle, pomagaliście ludziom i teraz mówicie, o, tyle pomagałem i tyle złego mnie spotkało. Kochani, to nie tak działa. Pomagając ludziom, bierzecie na siebie ich energię, wszystkie ich smutki, żale i tak dalej. Oni was obciążają tymi energiami. I teraz trzeba umieć je odseparować. Jak mówiłem, gdybym ja brał na siebie wszystkie żale, które do tej pory przez lata do mnie spłynęły, to nie trzeba byłoby krematorium, przepraszam za słowo, sam bym się spalił, że ona by mnie miała w puszce na kominku. Więc kochani, no tak to wygląda. Trzeba to umieć odsunąć. I wczoraj padły takie piękne słowa. Jeżeli pomagacie, chcecie się pomagać, nie umiecie się jakby bronić, obronić przed tą energią, to po prostu zróbcie, zanim zrobicie jakikolwiek zabieg, czy zanim komukolwiek pomożecie, poproście o ochronę, opiekę, tak? Proszę o ochronę, opiekę i proszę o energię, którą będę mógł przepuścić przez siebie, przez moje światło, przez moje serce i niech reszta energii odpadnie ode mnie, nie przeszkadza mi, nie niszczy mego ciała, nie truje, nie zatruwa mnie. Niech wezmę czy użyję energii tyle, ile mogę. W ten sposób nie jesteście narażeni na nic. W ten sposób nikt was nie obarczy tą energią. W ten sposób zaczynacie kontrolować pracę i swoją energię. Czyli pracuję tyle, ile mam energii. Jeżeli oczyszczam ludzi, jest was dużo, więc robię tam 5 czy 12 przypadków i zaczynam się kręcić w głowie, to ja nie, przepraszam za słowo, kozaczę. I jeszcze 5, jeszcze 10, bo mam jakiś posiłek 20-dniowy. Nie, kochani, albo się uczycie cierpliwości, albo nie, no proste. Dusze was skierowały, tatuś was skierował, więc to wy sami wyznaczacie, czy dojdzie do diagnozy, czy nie. Ja w tym momencie się źle czuję, proszę o oczyszczenie, ładuję się energią. Wiem, że to jest jakby koniec, tak, czyli na dzień dzisiejszy to jest wszystko, co mogę zrobić. Podładuję się energią, czekam na jakąś kolejną rozmowę, czy zajmuję się filmem, czy zajmuję się opisywaniem wam na maile i tak dalej. To tak działa. I wiem, że mój organizm jakby został wyczerpany z tej energii, z tej ochrony, którą sobie założyłem rano, tak? Czyli poprosiłem o opiekę, ochronę do pracy. Proszę o przepuszczenie przeze mnie tyle energii, ile będę w stanie wytrzymać, ile wytrzyma moje ciało, tak żeby nie zrobiło mi krzywdy, żeby nie był chory. I wtedy zaczynam pracować. I tak to się dzieje. Przychodzi ta energia, przychodzi, ja po prostu korzystam z niej, korzystam. Jeżeli jest to jakaś choroba, korzystam z potencjałów, to co potrafię zrobić. I w tym momencie, później, kiedy już jest tego za dużo, czy już jest stop, dusza mi mówi, nawet podpowiada mi koniec, stop, wszystko na dzisiaj. I ja nie mówię, o, tylko 5 osób, bo to nie jest tylko, to jest aż. Każda jedna osoba uratowana, ściągnięta choroba, ściągnięta klątwa, to jest aż, a nie tylko. Młodzi tego nie rozumieją, bo dla nich to jest, co to jest tam, oczyścić ludzi. Ale ci, którzy siedzą w tym środowisku, wiedzą, ile energii potrzeba na ściągnięcie choroby, czy zobaczenia blokady itd., itd. Tak więc to tak działa. I nie dajcie się nabierać na jakieś absurdy, że ktoś potrafi czytać w myślach i tak dalej, to pochodzi od Boga, bo ma taki potencjał, a dookoła niego nie ma grama światła. Bo później stajecie się takimi właśnie ofiarami, gdzie sami tak naprawdę cierpicie, bo nie słuchaliście duszy i ponosicie konsekwencje wyboru z rozumu, a one są najgorsze. Dlatego, że dajecie się kierować jak robot już. Dobro nigdy nie umie wolnej woli. Ludzie, do których piszę, wiedzą, że ja daję informacje, ale nie podejmuję decyzji za was. Kiedy pytacie się, czy mam iść do szpitala, czy nie, ja mówię, ja ci daję informację na temat twojej choroby. To jest twoja decyzja, czy ty skorzystasz z tej medycyny, czy z tej medycyny. Nie ma wysyłania was gdzieś tam. Tylko informacja. A wolna wola jest wasza. Przyzwyczajeni jesteście, że łóżka mówi, idź tam, torcista, idź tam, będzie dobrze. No bo potem pokazuje, jak lądujecie w takich właśnie skorupach zamkniętych, nieszczęść, lamentu i tak dalej. I macie na kogo zrzucić winę, ale no, tam nie wypada, więc łatwiej na Boga. Nie wolno takiego czegoś robić, kochani.
nie kłócimy się z energią boską, która was podróżuje, bo jak tatuś zabierze energię, to nie ma, tak, was. I tutaj, tak jak mówiłem, numer konta, nikt wam nie pomoże, numer konta, stan waszego portfela, no nic nie zatrzyma tej energii. Dusze na rozliczeniu, to też jest temat. Wiele z was prosi mnie o to, o diagnozowanie swoich bliskich, zwłaszcza starszych, rodziców i tak dalej. I mówię, że są na rozliczeniu, czyli ich dusza rozlicza się ze światłem. To, co zrobiła, to, co jest. Jest jakaś choroba założona i tak dalej. Czasami te rozliczenia kończą się odejściem, czyli śmiercią. Czasami jest to czas kupiony i tak dalej. Czasami ta osoba budzi się, bo to rozliczenie powoduje, że całe życie przylatuje jej przez głowę i w chorobie inaczej człowiek myśli. Więc to jest też taki okres teraz, że dużo ludzi jest na rozliczeniu. Dużo ludzi teraz bardzo mocno się budzi, wyrywa się jakby z tych właśnie bytów, podczepień i tak dalej. Dużo rodzin ma w swoim domu zjawiska paranormalne, bo zło się mocno teraz manifestuje. Więc kochani, jeżeli jesteście, macie takie zjawisko i prosicie o diagnozę, wiadomo, że ten czas jest 20-30 dni, prosicie kogoś innego i tam też jakiś jest czas oczekiwania, no to modlitwa. To jest jedyny środek. Wszyscy razem, za ręce, modlimy się. I to nie obchodzi nam, czy jesteście katolikami, Żydami, Niemcami, Rosjanami. Nie ma to kompletnie znaczenia, bo modlitwa to nie jest książka, tylko to jest wasza rozmowa z tatem. Prośba do taty, podziękowanie. Skorzystanie z boskiej energii, która was płynie, z tej siły i odwagi. O to chodzi w modlitwie, żebyście uwierzyli w siebie. I tą siłą, odwagę odseparowali zło. Żeby to światło przez was przepłynęło, modląc się, trzymając się za ręce, to światło płynie i to zło razi i musi odejść. Tak? Wypełniacie swoją świątynię, czyli swoje mieszkanie i to zło się cofa. I te maile, które do mnie przysyłacie z podziękowaniem, że po modlitwie się uspokoiło, no oczywiście, że tak. Ten brak wiary też. Nie wierzyłam, że wystarczy jedna czy pięć modlitw, żeby to wszystko się uspokoiło. No kochani, no. No tacy jesteście, że w nic nie wierzycie, tylko w pieniądz. A kiedy pieniądzem nie można zmienić zjawiska paranormalnego i trzeba się przełamać w środku, w głowie i w sobie, no to wtedy macie dowód, tak, że to działa. No i używajcie tej modlitwy. Środowisko będzie się teraz sortować, jak mówiłem, w tamtym roku. Będzie określane bardzo mocno. Ci, którzy służą bytom, pasożytom, którzy jakby niszczą ludzi, albo inaczej, zaczepiają tych ludzi, żeby im służyli, będą odpadali. Zostaną tylko ci, którzy faktycznie mają język światła, umieją mówić, umieją pomagać. Oni będą mieli dużo pracy i piękne jest to, że będą otwierali kolejnych ludzi, normalnych, zwyczajnych, którzy mają te same potencjały, które będą również pomagały ludziom. Jeżeli będzie trzeba naprawdę naprawić tyle chorych ludzi, no to wiadomo, że jedna, dwie, pięć osób w Polsce tego nie zrobi. Tych osób musi być setki, tysiące. No i tacy będą. Tak będziecie otwierani pod tą pracę. Dlatego ufajcie sobie. Wierzcie w swój wewnętrzny głos. On zawsze wam pomaga. Zawsze wychodzi stąd. Nie tu do ucha. On wychodzi stąd zawsze. I tu wam mówi, nie, czuję się źle, odejdź. Mam dreszcze. Zimno, coś tu jest nie tak. Odejdźcie. Po prostu wasza energia jest inna. Nie pasuje do tej energii. Tak sobie po prostu ułatwicie życie i nie wpadniecie w sidła tak zwanych ezoteryków i bioenergoterapeutów, którzy nie służą, nie są przesłani od światła, albo którzy się po prostu sprzedali. Wszystko na ten temat, kochani. No, za ten film to mi się oberwie od środowiska, ale trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, bo to kochani, przychodzicie do mnie na oczyszczenie warsztaci ze środowiska. Oczywiście, że ja wam pomagam zawsze. Potem, jeżeli w tej chwili, do tej pory robiliście to i to dla pasożyta, od jutra pomagacie ludziom. Dlaczego ja mam wam nie pomóc? Ja nie rozliczam was z tego, co robiliście. Ja po prostu pomagam każdemu, kto do mnie przyjdzie. I nie obchodzi mnie wasza przeszłość. To wy będziecie z niej rozliczani. To wy musicie się zmienić, żeby tworzyć światło. To wy zbierzecie to, co posialiście. Ja tylko jestem malutkim znaczkiem na waszej drodze, malutką informacją, która pomaga w swoim zakresie, w tym, co zostało mi dane. I tak na to patrzcie. Dziękuję ślicznie.